Ciekawe, czy będzie jakiś efekt psychodeliczny. Czyż nie jest pięknie? Za szybko, co? Trochę za szybko. Wow, ale pięknie tu jest. Łukasz, ale znajdziesz... Tą Saksonię tutejszą, czyli Saska Szwajcaria, to jest petarda. Będzie dzisiaj się działo jeszcze. Cześć, jesteśmy w części drugiej odcinku o Czechach. Dlatego zapraszam Was na kilka fajnych ujęć i lecimy ogarniać tematy dalej. Do zoba! Aktualnie oglądamy widoki z łuku skalnego Prawcicka Brama. Następnie udamy się na dłuższy spacer do Pestejbru, który jest po stronie niemieckiej. A na wieczór wrócimy do knajpeczki, gdzie wypijemy piwo i zjemy sławne żeberka w Krasnej Lipie. Proszę, proszę na Państwa życzenie. Wlazłem tutaj. Coś pięknego. Zarąbiście, co? Naprawdę wtedy czuć, że się żyje. Tam jest ten łuk. Petarda. Mam nadzieję, że już jesteście przekonani, że warto było przyjechać właśnie tu. Dlatego w ogóle tego nie żałuję. To jest naprawdę petardziocha. Bardzo tu mi się podoba. I właśnie dlatego tu przyjechaliśmy, żeby pokazać, że nie tylko trzeba balować w miastach, ale można też w urokliwych miejscach. Polecam. Dlatego, że to jest 3 godzinki drogi i mamy wtedy romantiko, erotiko może być, prawda? Niektórzy, którzy tu byli, powiedzą: Łukasz, co ty chrzanisz? Ty jesteś w Niemczech. No tak, no ale prawie na granicy. Dlatego, że ten rejon ogólnie jest i po czeskiej stronie, i po niemieckiej. Chwilowo jestem po niemieckiej, ale ogólnie dzisiaj kultywujemy bardziej czeską stronę. Dlatego, że niemiecka będzie innym razem. Zobaczcie, że nie jest to takie super spójne, natomiast sumarycznie jest. To jest właśnie ten most. Najsławniejszy most, dla którego tu się jedzie. Most ten, jak widzicie, tam ma dobry widoczek z tej strony. Ma dobry widoczek z tej strony na całe tamte tereny. Tutaj też by ich od tej mańki nie zaskoczyli, ze względu na to, że tutaj wszystko widać. I to w takim razie jaką miało funkcję? Obronną. Dlatego, że to pełniło funkcję baszty. Dlatego, że jednocześnie było widać rzekę i naprawdę daleki horyzont wojskowy. Militarnie to musiała być petarda, nie? Dlatego już w tamtych czasach wybudowali coś takiego. Pięknie. Lecimy stąd. Yo. Idziemy teraz do Frankenstein piwiarni takiej. Widzicie, jakie kadzie do ważenia? Wszystko jest napisane na tabliczce, co kiedy zostało wstawione. Temperatury i tak dalej.
Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Wzięliśmy do testu tutejsze piwa właśnie, które zrobili. To było nie ciężkie, jakieś jasne. To jest ciężkie piwo ciemne. To jest jak karmelowe i to jest najbardziej lightowe. Próbujemy. Zarypiste. Gorzkie, mocne chmielowe. No. Jest to klasyczne piwo, ale takie naprawdę wyraziste. Ciemne. Taki lekki porter. Jak ktoś... Ogólnie bardzo dobre, dlatego że porter jest już mega ciężki. A ten jest taki naprawdę pijalny. Fantastyczny. Karmelowe. To takie... Nijakie. To jest nijakie. I lightowe, light beer. To jest light beer. Ale to, co poszukiwałem i co jest ważne, to jest to. Ta przed chwilą była butelka, teraz będzie smaczek. O! Sprawdzimy, czy się pali? Nie mam zapalniczki. Uff. 70 V. Ale faktycznie jak ktoś wypolował na absynt, to właśnie tego się powinien chyba napić. Długo szukałem i znalazłem. Naprawdę spoko. Ciekawe, czy będzie jakiś efekt psychodeliczny. Czekamy na efekty. W domu jeszcze będzie testing, dlatego że zrobiliśmy bardzo ciekawe zakupy, więc czekajcie z niecierpliwością na ciąg dalszy. Będzie dzisiaj się działo jeszcze. Witam w moim królestwie. Gdzie jesteśmy? No w moim pokoiku. W pokoiku na stoliku stało mleczko i jajeczko. Przyszedł kotek, wypił mleczko, a ogonkiem stłukł jajeczko. Przyszła mama, kotka zbiła, a ogonek wyrzuciła. Jestem tu. Słuchajcie, korzystam z dobrodziejstw tej ziemi. Pojechałem na zakupy, kupiłem wszystko, co było ciekawe lub dobre. I przede wszystkim tutejsze. Co jest ważne? Kupiłem to, co już próbowaliśmy, czyli na przykład beherowkę, ale kupiłem też rzeczy, których na przykład nie próbowaliśmy, a które też są. No i teraz tak, dzisiaj próbowaliśmy absyntu, ale innego. Może w ogóle od tego zaczniemy. No oczywiście na zagryzeczkę mam. Co można mieć w Czechach na zagryzkę? No pistacje do zapojki, kofole. Zapomniałem o najważniejszym, no Budweiser, proszę Państwa. Piwo znane na całym świecie, jak byłem w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy mnie raczyli głównie Budweiserem, dlatego że wszyscy to znają, a to jest czeskie piwo. Jak mogłem o tym zapomnieć? Kupiłem też rum Bożkowa, ale... jakiś taki ekskluzyw Republika, dlatego skosztujemy, czy on jest dużo lepszy od tamtego. Czechy mają też wina, to jest bardzo ważna rzecz. To nie może, to nie jest w kij dmuchał, to jest, proszę Państwa, ważna rzecz. I ponieważ tu jest, przez to, że jest marihuana legalna, no to troszeczkę oni bardziej w to idą i tu są, co prawda, z tym CBD, no znaczy legalna, na wpół legalna. Jest to CBD, dlatego ja też kupiłem, żebyśmy spróbowali, czy tam czuć to ziółko, czy nie. Te herbatki już sobie zaparzyłem. W ogóle... No proszę Państwa, no nic nie czuć tego zielska, prawda? Dobra, no to co? To leci na Szczecin, prawda? To już piłem, nie próbuję w ogóle. Becherowka bardzo dobre, ale odstawiam. Lecę, proszę Państwa... Lecę może z Budweiserkiem. Jednak jak to mówią, to jest bezalkoholowe. Też spróbujemy, dlatego że czasem wspominam. Po ludzku to otworzymy, nie po... Nie po... O! Budweiser pachnie marihuana. No Budweiser, tu jest w ogóle oryginal Czech Lager. Taki znalazłem, on jest 5%, w Polsce zazwyczaj jest 4%, dlatego wziąłem ten czeski typowy. No jest to po prostu dobre, klasyczne, jasne piwo. Nie ma tu się ani do czego przyczepić, ani czym zachwycać. Dobra, no to co, lecimy od razu grubo?
czy absynt na koniec. Nie wiem, czy kupiłem Devil. Nie wiem, co to znaczy, boję się. Dobra, to piwko zagryzamy pistacją, żeby nam smaki się zmieniły. Kurza twarz. Dobra, biorę drugą. Posprzątam po sobie, nie będę taki. Dobra. Dzieje się, tu dzieje. A ja się śmieję. Dobra, no to lecimy. To może, ja bym w ogóle zaczął od tej Tatra T. Dlatego, że ona ma 37% i jest hibiskus i czerwona herbata. Piliśmy 52% i chciałem w ogóle sprawdzić, jaka jest różnica pomiędzy. Pozwolicie, że Tatra T, hibiskus i Red T. Pozwolicie, że będę sobie bardzo mało próbował, żeby mógł popróbować wszystkiego rzetelnie. No fajne to jest. I to nie jest takie mocne, aczkolwiek alkohol czuć tak samo w tym 37, jak w tamtym 52. Sorry, że chlipnąłem. Fajne. Dobra, to może teraz, bo mieliśmy procentami, to jeszcze o winie zapomniałem. Czechy mają wina i to jest dość ciekawa rzecz. W ogóle ostatnio byłem na wykładzie Marka Konrada i on twierdził, że każdy kraj, który chce się czuć ważny, produkuje wino ze względu na to, że podobno to jest poniekąd status. Na przykład Norwegia też produkuje wina. Polska ma bardzo mało win. U nas nie ma kultury picia wina. Na szczęście to się powoli trochę zmienia. Smaczne. Smaczne, no. Piłem już kilka tych czeskich win. Próbowałem już nieraz. To jest naprawdę z takich bardziej udanych. Fajne. Tego drugiego nie będę otwierał. Nie mam nawet przy sobie korkociągu. Poza tym wino, jak się otworzy, to się zepsuje. Zmieniamy smak. Ok. I herbatką. Dobra. No to proponuję może czekoladkę. Czekoladkę z marihuaną. To jest ta, wiecie, CBD, żeby tu nie było pomówień jakichś. Także proszę się nie denerwować. W Polsce takie też są dostępne. Na wyspach takich w galeriach. Nic marihuany ani w smaku, ani w zapachu. Natomiast jest to bardzo dobry jakość czekolada, naprawdę bardzo dobry. Dobra, zachwycałem się swojską śliwowicą. Ciekawy jestem, jak będzie z tą. Kupiłem, aha, no co jest ważne, kupowałem raczej, jak były rumy Bożkowa, to wziąłem najdroższy i najlepszy teoretycznie. Śliwowice były jak w butelkach po spirytusie ratyfikowanym. Wziąłem najlepszą teoretycznie, jaka była. Spróbujemy. Już czułem zapach przed chwilą. W ogóle jak ktoś lubi bimber, to musi się trochę wziąć za podróżowanie. W Gruzji, czacza. We Włoszech, grappa. I tak dalej, i tak dalej. No naprawdę to są dobre rzeczy. Jak ktoś to lubi. Źle mi poleciało.
Ale... No to też jest dobre. No mi to smakuje. No ja ten alkohol po prostu lubię. No, co mam wam powiedzieć? No jakby można było pędzić, to chyba bym pędził. Nie pędzę, bo nie wolno. Sam robię czasem jakieś winko, bo wolno. Piwa jeszcze nie robiłem, ale chyba zrobię. No to jest dobre. Ja to po prostu lubię. O, to postawimy, bo ja to po prostu lubię. O, to jest ta herbata. Ja ją tu mam zaparzoną. No nic nie czuć i to jeszcze herbata jest nie za dobra. Daj ta spokój. Dobra, kofolą zapiję, żeby mi się smak zresetował. Kofolę nie mogę skumać, z jakim lekarstwem się kojarzy. Mam też lentylki, ale to chyba bym żygał tęczą, więc dam sobie spokój. No dobra, spróbujemy jeszcze coś. To tu jest bardzo popularne. To jest oczywiście akurat oryginal czeski liker jajeczny premowy, tradycyjny z czeskiej receptury. Tak jest napisane. Ja to kupiłem, bo po pierwsze chciałem przypomnieć o tym, że nie tylko zapomniałem o Budweiserze jako o czymś, co jest bardzo tradycyjnie kojarzone z Czechami, ale właśnie też liker jajeczny jest. Kurczę, tylko jak ja sobie ubrudzę ten kieliszek, to sobie wypłukam herbatą. No to jest klasyk. To każdy, kto ma babcię, która czasem go czymś uraczy, to zazwyczaj oczywiście jest to likier jajeczny. Wskazówka dla śpiewających lub nagrywających płyty. Miałem taki epizod w życiu, że grałem w jednym zespole rockowym. Charakteryzował się tym, że grał raz w roku. Wiadomo, jak rockowy, nie? I właśnie nagrywaliśmy coś tam. I no, głos odcięło wokaliście. I wyobraźcie sobie, że Ajer Koniak przywrócił głos tak, że nagraliśmy całą płytę. Oczywiście płyta miała 3 single, ale muszę teraz sobie czymś to wypłukać, więc wypłukam sobie to tą herbatą. Dobra. Fajnie. No to co? To bożkowa, tak? Czy między bożkowem jeszcze spróbujemy? Dobra, bożkowa. Powiedziałem, słowo się rzekło. Dobra. Premium bożkow. No co? Teraz mi trochę wstyd, że te butelki tak odstawiłem. Kurde, powiedzą, że tamtych nie reklamuję, czy tam coś. Ja żadnej nie reklamuję, nikt mi za to nie płaci. Wróćmy do korzeni. Niech to sobie tu stoi. No. O, Budweiser. No, pachnie lepiej. No, no, czekoladka, miodek. Uwielbiam rum, jak jest dobry, naprawdę. Jak jest dobrej jakości, dobry rum, to bardzo go lubię. Ten ma co prawda 38%. Nie świadczy to o tym, żeby teoretycznie miał być najlepszy. Ale jest naprawdę dobry. Ten jest naprawdę dobry, czekoladka, miodzio. No, ja jestem zachwycony. Dobrze. Lecimy. Boję się tego. Nie będę ukrywał. Piłem to parę razy w życiu. Ale właśnie ten niebieski. Wiem, że ten producent to na pewno nie jest ta psychodela. Przynajmniej ten niebieski. Nie wiem, jak z tym Devilem, co to znaczy. Tutaj jest jakiś taki anioł. A nie, to wróżka, fery. Czyli to nam wywróży coś ciekawego, a tamto nas pogrąży.
Kurde. Od razu zawsze sięgam po szklankę. Aczkolwiek przepijanie 70% alkoholu gorącą herbatą jest średnie. Wolę kofolę. No co o tym absincie można powiedzieć? No w porównaniu do tego, który piliśmy na testach w barze, jest delikatny, ale też jest mocny. Smakuje podobnie, ale mniej wyraziście. No i ciekawe, co się tutaj stanie. Pachnie podobnie. Mam wrażenie, że on tylko jest inaczej, tylko zabarwiony. Takie mam wrażenie, że to też jest taki chłyt marketingowy. No to co? No to Łukasz, no. Może jeszcze przed tym drobne fiu. No ale tylko pistacja to jest czeski rarytas, no co? Czy ktoś wie, dlaczego się przywoziło z Czech pistacje? Były tańsze najprawdopodobniej, a aktualnie to jest chyba relikt przeszłości. A wytłumaczcie mi jeszcze, dlaczego one tutaj były tańsze. No przecież one tu chyba nie rosną, nie? Jak u nas laskowe. Nie, no wiem. To nie jest pikantne. Po prostu. Chociaż nie. No nie, jest. Albo mnie alkohol grzeje, nie wiem. Jest jednak ciutkę inny. Aczkolwiek, czym się różni? Nie wiem. Reasumując, Czechy. Ja Czechy w ogóle uwielbiam. Dlaczego? Lubię je, dlatego że na przykład z chłopakami czasem jeździmy do jednego z większych miast Czech. I okazuje się, że Ostrawa, która ma mieszkańców tyle co Częstochowa, czyli jakieś tam 180 tysięcy, jest chyba trzecim największym miastem w Czechach. Bodajże. Po drugie, a nic tam nie ma. Ale fajnie. Lubię. Przemysłowo tak jest. Natomiast z chłopakami pojechać fajnie, bo knajpki są, dużo ludzi jakoś nie ma. Można pogadać. W centrum się przespać stosunkowo niedrogo. Jest fajnie. W tą Saksonię tutejszą, czyli Saska, Szwajcaria, to jest petarda. Wyjazd super, naprawdę. Trzeba niestety, ta Krasna Lipa jest bardzo fajna do noclegu, bo do tej niemieckiej strony saksońskiej jest jakieś niecałe tam 45 minut drogi. A tutaj też jest co zobaczyć i w tej Krasnej Lipie jest bardzo fajny hotel. Jednocześnie jest też gdzie zjeść, właśnie tam gdzie jedliśmy dzisiaj, gdzie piliśmy te piwka i piliśmy ten absynt. To jest bardzo fajna knajpa, oni tam ważą swoje piwa i w ogóle. No więc bardzo polecam. I alkohole. No drinków, dlaczego ja nie kręciłem teraz drinków? No nie kręciłem teraz drinków, no bo, proszę Państwa, bo tu się raczej nie pije drinków. Jeśli się pije, to klasyki. A tutaj się pije alkohole, piwo, rzadko wino. Naprawdę. Piwo na potęgę. Pilsner Urquell, znany na całym świecie. Budweiser, znany na całym świecie. Pilsnera tutaj nie mam, ale już pokazywałem. Dodatkowo, Becherowka. Bardzo fajny likier ziołowy. Próbowaliśmy, jest świetny. Do drinów z soczkiem jabłkowym można sobie zrobić. No jest ogólnie petarda. Tatra Tea to jest moje objawienie, moim zdaniem. Świetny alkohol, likierowaty, ale na niedzielę, że tak ktoś przyjdzie na pogawędki, ale kieliszeczek chce się wypić. Kieliszeczek Tatra Tea sobie wypić, to jest petarda. Butelkę nie polecam. To Ajer Koniak. W Polsce tutaj Wajecny Sen. To jest po prostu super do lodów.
No i jak babcia do was przyjdzie, albo chcecie coś zawieźć babci w prezencie, bajecny sen. Tu gdzieś tam bożkowa też można, są gęste i, no i do lodów to jest dobre. Absynt, klasyka, to trzeba lubić, to dobre jest z cukrem, na łyżeczce, to można podpalać, to ma 70 V, tego nie pijcie dużo, to na to uważajcie, to jest bardziej zajawa niż to jest fajne, tego nie polecam. To polecam bardzo. Jak już macie pić rum bożkowa, Bożkow jest swoją drogą w ogóle z Bratysławy, ze Słowacji. Ale dlaczego jest tutaj? Bo tak. Bo oni tu po prostu to piją. Kiedyś była Czechosłowacja, nie można o tym zapominać. To się rozlało tutaj. Oni się też wzajemnie wspierają, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju gospodarcze rzeczy. I naprawdę to jest naprawdę dobry rum ten. Tamtym bożkowym oryginalem też się raczyłem, był bardzo dobry, jak widzieliście. Natomiast ten jest smaczniejszy po prostu. No i mi się bardzo podoba śliwowica czeska. Homemade, najlepszy na świecie, ale ta też jest bardzo dobra. Czeskie wina są pijalne i fajnie, że one są. Pistacje na zagrychę polecam. To musicie spróbować. Niektórzy to bardzo lubią, niektórym jest to dziwne. Rzeczy z marihuaną bez sensu. No i co mam więcej wam powiedzieć? Przyjeżdżajcie tu po prostu. Przyjeżdżajcie do Krasnej Lipy na randewu z rodzinami, tak? Z dziewczyną, tak? Samemu na melanż. Trochę głupio, chociaż dzisiaj mijałem kawalerski. Natomiast czy kawalerski to ma sens? Raczej nie. No. Popróbowaliśmy. Jest to bardzo bogaty rejon w alkohole. Drinki raczej klasyki. Natomiast oni to, co tutaj jest, faktycznie piją. No i to jest fakt po prostu. Dzięki. Widzimy się w następnym kraju. Cześć.